Dobry wieczór, dobry wieczór. Moi drodzy, wiem, że jesteście prawdopodobnie zaskoczeni. To nie jest nowa seria, to nie jest coś zupełnie nowego na Languście, ale przez kilka najbliższych dni będzie pewnego rodzaju zaskakiwajko-nowajka. Ale żeby ją dobrze zacząć, tak jak to zawsze w 6, chociaż tym razem w szóstej wieczorem, to oczywiście zadrzyjmy się. This is Sparta! Moi drodzy moi kochani, ten okrzyk oczywiście nie był z przypadku i nie był od tak po prostu, tylko był właśnie taki, jaki ma być, bo taka będzie ta seria. Już mówię o co chodzi, moi drodzy. Mamy weekend albo raczej tydzień majowy. I w związku z tym od dzisiaj od wtorku do czwartku miała być taka krótka przerwa wieczorna na languście. Miało nie być żadnych filmów, ale tak sobie pomyślałem, no ja nie mogę przecież bez was i muszą być jakieś filmy, ale pomyślałem, no to jak, takich normalnych nie, bo będą mało oglądać, a takich innych nie mam, to co zrobić? To sobie pomyślałem, że. Przecież jutro, w sensie w środę, jest trzysetny odcinek 6 rano. Ja go oczywiście nagrałem wcześniej i tam się w ogóle nie skapnąłem, że to jest 300, więc świętowanie trzysetnego odcinka 6 rano będzie w czwartek. Ale w związku z tym, że będzie dopiero w czwartek, a dzisiaj już jest yy, tuż przed trzysetnym dniem, to będą trzy odcinki wieczorem. Tylko trzy, które będą się nazywały 6 wieczorem, i będą celebracją 300 odcinka 6 rano. Bardzo krótkie, bardzo konkretne cytaty. Oczywiście z czego? Z 300. I tak będzie przez te trzy wieczory. Trzy cytaty z filmu 300, czyli z fantastycznej historii o Spartanach. Cytaty mocne, prężne i takie, które dają siłę. Lecimy dzisiaj z pierwszym zdaniem. W takim razie wybór jest prosty. Sparta nigdy się nie poddaje. Moi drodzy, ten cytat oczywiście jest trochę wyrwany z kontekstu, ale chciałem, żeby był taki skomasowany. To jest cytat, który jest odpowiedzią, którą dał król Leonidas, kiedy wojsko, które chciało zdobyć wąwóz, którego bronili Spartanie, postawiło go przed bardzo prostym ultimatum: albo się poddacie, albo wszyscy zginiecie, bo was jest tylko 300, a nas są tysiące. I król Leonidas bez cienia wątpliwości mówi to, co trzeba powiedzieć: Skoro jesteśmy postawieni przed takim wyborem, to wybór jest absolutnie oczywisty. Sparta nigdy się nie poddaje. Co to znaczy? Bardzo krótki przekaz na ten dzisiejszy wtorkowy, pierwszą majowy wieczór. Nigdy, ale to przenigdy się nie poddawaj. Szatan i tysiące innych złych sił na tym świecie będzie próbował, próbowało nieustannie wmówić ci i wmusić Ciebie w to, że się nie da, że to jest koniec, że już się nic nie da zrobić, że jest pogrzebane. Otóż nie, nie dlatego nie, że mamy w sobie jakąś siłę, nie dlatego, że jesteśmy tak mężni jak Spartanie. Nie. Tylko dlatego, że jest w nas duch Boży, a dla Boga nie ma nic niemożliwego. I chciałbym dzisiaj w tym bardzo krótkim odcinku, bo takie będą te... Odcinki przez najbliższe trzy wieczory, dać Ci tylko to jedno proste wezwanie. W czymkolwiek to w tej chwili jest, tam gdzie przegrywasz, tam gdzie Twoje życie się rozsypuje, tam gdzie Twoja miłość, Twój związek, Twoja praca, Twoje marzenia, Twoje starania poszły po prostu w gruz. Pamiętaj, kiedy stajesz przed wyborem, albo się poddasz, albo zginiesz, nie poddawaj się. Kochani, nie ma sytuacji, których się nie da naprawić, albo nie ma sytuacji. Które nawet jeżeli nie da się ich naprawić, to żeby z nich nie wyniknęło jakieś dobro. I nasze chrześcijańskie podejście, nie oczywiście żadne spartańskie czy tam inne antyczne, tylko nasze chrześcijańskie podejście zbudowane na Panu Jezusie jest bardzo proste. Nawet gdyby Cię mieli zabić, to po trzech dniach. Wstaniesz, otrzepiesz proch ze swojego y, trzydniowo martwego ciała i będziesz żyć. Tak jak pan Jezus. Dlatego, że on, kiedy go zabito i kiedy go doprowadzono do totalnego mogłoby się wydawać przegrania, rozkładu, katastrofy i w ogóle porażki, powiedział: No to poczekajcie chwilę i zobaczycie. I taki jest pan Jezus, i tacy jesteśmy my z nim. Nie dlatego, że jesteśmy mocni, tylko dlatego, że mamy takiego pana i takiego Boga. Ten odcinek jest bardzo prosty. Kiedy stajesz przed wyborem, pod poddać się, czy, czy się nie poddać. Oczywiście, mam nadzieję, że rozumiecie, mówimy o sprawach dobrych, ważnych i tak dalej. Jeżeli chcesz się poddać wreszcie w tym, że przestaniesz robić głupoty, tak, to tam się poddaj. Ale kiedy mówimy o rzeczach dobrych i ważnych, o rzeczach pięknych i świętych, o rzeczach, które się Panu Bogu podobają, to jest chyba najprostsza definicja, takich, które się Panu Bogu podobają. Jeżeli takie są, to proszę cię na wszystkie świętości świata, czyli tak naprawdę na jedną świętość, na Pana Jezusa, nie poddawaj się dlatego, że z Nim nic nie może być ostateczną porażką. On wszystko potrafi pokonać. Więc wybór jest prosty i oczywisty. Chrześcijanie nie poddają się. No, no, moi drodzy, tak będzie przez trzy dni. W sensie dzisiaj już było raz, czyli będzie jeszcze dwa razy. Jeszcze jutro i we czwartek wieczorem, a w piątek wrócimy do normalnego trybu langustowego. Oczywiście szósta rano leci lano, a szósta wieczorem leci wieczorem. Taka majówkowa zadziwajka. Moi drodzy, ściskam, pozdrawiam w Bogusławie tak jak zawsze i mam nadzieję do zobaczenia w następnych odcinkach szósta rano bądź 6 wieczorem. Z Bogiem. Pa!